Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Iloczyn dodatnich liczb A i B jest równy 1350. Ponadto 15% liczby A jest równe 10% liczby B. Stąd wynika, że B jest równe. Czyli zapiszmy iloczyn, czyli A razy B daje nam 1350. Ponadto 15% liczby A, czyli 0,15A, jest równe 10% liczby B, czyli 0,10B. Czyli zamieniłem procenty na ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne. Mamy taki układ i z tego układu musimy wyliczyć sobie B. Proponuję drugie równanie pomnożyć stronami przez 10, czyli otrzymamy 0,15 razy 10 to jest 1,5A, równa się 0,10B razy 10, czyli mamy po prostu 1B, czyli B to jest 1,5A. I teraz możemy sobie za B podstawić 1,5A, tutaj. I co otrzymamy? Mamy A razy 1,5A daje nam 1350, czyli 1,5A kwadrat to jest 1350, dzielimy przez 1,5, czyli A kwadrat to jest 900. Pierwiastkujemy stronami, czyli nasze A to jest 30 lub minus 30, ale my wiemy z treści zadania, że to są dodatnie liczby, czyli minus 30 wykreślamy i nasze A jest 30. Skoro A jest 30, to podstawiamy teraz tutaj w to miejsce i mamy, że B to jest 1,5 razy A, czyli to jest 1,5 razy 30, czyli 45 i mamy wynik odpowiedź C.